Dzień dobry. Redukcja, dzień kolejny. Dzisiaj jest dzień 47. Dzisiaj jest dzień wolny oczywiście od treningu. Zaczynam swój dzień od zrobienia, znaczy po tym już jak zrobiłem oczywiście cardio, po tym już jak zrobiłem oczywiście vacuum, po tym już jak oczywiście się ukąpałem, to zaczynam swój dzień od zrobienia pieczarek, ponieważ chcę mieć pieczarki do po pierwsze dzisiejszych burgerów wieczorem, a po drugie będę robił zaraz tosty, więc od 2 dni nie miałem pieczarek, więc robiłem tosty bez pieczarek, a tosty bez pieczarek to nie są aż tak dobre tosty jak tosty z pieczarkami, no nie ma co się oszukiwać, zatem zrobię sobie najpierw pieczarki, troszkę sobie przeciągnę ten pierwszy posiłek, bo mam akurat na 8, a nie na 6, aż na 7, przepraszam, jak zazwyczaj personala pierwszego, więc dzięki temu będę dzisiaj trochę mniej głodny. Czasem sobie ten pierwszy posiłek o te pół godziny przesuwam, bo zazwyczaj jem o 6.30, ale jak mogę, to jem tak jak dzisiaj. O, spadła mi pieczarka. Tak jak mogę, to jem tak jak dzisiaj właśnie o godzinie na przykład 8, nie? I dzięki temu, a czy 8, co ja mówię, 7. I dzięki temu ten pół godzinki gdzieś tam sobie zyskuję. A dzisiaj jest dzień nietreningowy, więc cały dzień jest bez węgli. Więc ten pierwszy dzień z węglowodanami to można powiedzieć, że dosłownie celebruję, bo jest to najlepszy dzień w ciągu, znaczy najlepszy posiłek w ciągu dnia, więc tak to wygląda generalnie u mnie. Koszulkę mam z rana, bo to jest mój test. Chcę sprawdzić, jak to pójdzie, ponieważ ostatnio, co jest zabawne dla mnie, YouTube dosłownie w niemal, no może nie wszystkie, ale co drugi materiał mi oznacza tak zwanym żółtym dolarem, co oznacza, że po pierwsze nie mogę monetyzować odcinka, a po drugie odcinek nie jest wyświetlany w polecanych. Zatem nowi ludzie nie mogą trafiać na kanał. I gdzieś słyszałem, że jest to związane z tym, że właśnie pokazuje się sutki na kanale, co jest dla mnie dość zabawne, dlatego że jeżeli weźmiemy sobie to przez pryzmat dzisiejszych czasów, oczywiście tutaj nikogo nie oceniam, natomiast no jakby mamy powszechnie jakby taką zastosowaną tolerancję i bardzo naprawdę dużo rzeczy, które jeszcze parę lat temu by nie przeszło, przechodzi w internecie. I to czasem nawet z wielkim aplauzem wręcz ludzi do niektórych rzeczy zachęca w dzisiejszych czasach do robienia niektórych rzeczy, które jeszcze parę lat temu byłyby naprawdę skandaliczne. To biorąc pod uwagę fakt takich rzeczy, które się wydarzają, no również fakt, że osoba, która jest kulturystą i osobą, która żyje dosłownie, można powiedzieć, z tego, że swoje ciało promuje i promuje siebie też swoim ciałem w jakiś sposób, oczywiście w aspekcie sportowym, jest jakby za to w jakiś sposób karana i to już nie jest okej, nie? Więc, no ale zobaczymy, no ja nie chcę mówić, że to jest powód, ale tak mi się coś wydaje. Tak samo jest na przykład z rolkami. Zauważyłem, że jest ten chyba taki, nie wiem, czy to jest ten body shaming, czy co to jest, ale generalnie jest tak, że jeżeli zrobię jakąś rolkę, która jest o tematyce zachęcającej ludzi do działania, czyli wzięcia się za siebie, zrobienia czegoś ze swoim życiem, schudnięcia, czy też wzięcia się za zabudowanie masy mięśniowej, zatrzymanie diety i tak dalej, to automatycznie od razu dostaję żółtego dolara, dlatego że YouTube nie promuje absolutnie, zresztą tak samo jak Instagram, bo na Instagramie mam tak samo, dostaję od razu blokowanie materiału, znaczy blokowanie na zasadzie blokowanie zasięgów, właśnie za to, że zachęcam do jakiejś takiej promocji zdrowego stylu życia, a niestety to jest teraz tak i teraz mówię całkowicie serio, ponieważ na Instagramie, przepraszam, na Facebooku od dłuższego czasu już tak jest, że na przykład trenerzy personalni nie mogą reklamować siebie, na przykład w takich postach reklamowanych, przemianami swoich podopiecznych, dlatego że przynajmniej kiedyś tak było, nie wiem jak teraz jest, ale powiedziałem, że teraz jest tylko gorzej, jest to uznawane za
za obraźliwe dla osób na przykład z nieco wyższą wagą ciała, z wyższym BMI, że tak powiem. Więc tak, tak to wygląda. No tutaj nie mnie oceniać, co jest słuszne. Ja jestem tylko za tym, że jeżeli idziemy w kierunku tolerancji, to powinniśmy tolerować wszystkich, bo ja nie lubię czegoś takiego jak tolerancja wybiórcza, nie? Że możemy tolerować na przykład osoby z wyższym BMI, ale już osoby z niższym BMI nie możemy. Możemy się chwalić tym, że jesteśmy dumni z tego, jak wyglądamy, jeżeli jesteśmy osobami z wyższym BMI, ale jeżeli jesteśmy sportowcami, którzy sobie zapracowali na swój wygląd sylwetki, to już tym się nie możemy chwalić, ponieważ jest to obraźliwe dla innych osób. Także to jest taka rzecz, która mnie gdzieś tam rusza, czy też nie rusza, no ale trochę martwi, nie? Że jest to takie strasznie jednokierunkowe. No ale zrobimy testa. Może, jeżeli mi nie zablokują tego materiału, to się okaże, że to jest prawda. A jeżeli i tak zablokują, no to widocznie to nie było to. Widocznie po prostu mój kanał jest za dobry i konkurencja się boi. Dzisiaj generalnie wam powiem, że nie mam za wiele do roboty pod względem takim jakimś załatwieniowym. Także dzisiaj jest dość luźno, ale mam dzięki temu okazję wykorzystać ten czas i o projekcie, o którym dokończyć w zasadzie, kilka rzeczy związanych z projektem, o którym wam ostatnimi czasy bardzo dużo mówię, ale nic więcej, co mogłoby was naprowadzić na cokolwiek. To znaczy, wiecie, to też nie jest... Szału nie ma, dupy nie urywa, żeby ktoś tam nie myślał sobie, że nie wiem, się nagle okaże, że wychodzę z jakimś innowacyjnym produktem na rynek, albo nie wiem, zakładam swoją branżę, swoją markę, czegoś tam. Tak nie jest, absolutnie. Natomiast no, będzie to coś dla mnie fajnego, coś dla mnie nowego. Dla was być może też, więc ja jestem mega podekscytowany, bo jest to jakaś forma rozwoju, a ja w miejscu stać nie lubię. Więc to jest dla mnie przede wszystkim najważniejsze. Kolagen, glutamina z rana, moja podstawowa suplementacja. O, i dzisiaj wam może powiem też o mojej suplementacji. Czemu nie? Jak nie zapomnę. Jak tylko nie zapomnę, to postaram się wam dzisiaj nagrać, jak wygląda moja aktualna suplementacja, taka prozdrowotna. No i tyle chyba. Na ten moment nie mam za wiele więcej do powiedzenia. Waga na rano 117,1. Czuję się już zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie lepiej. Zatoki mnie tylko jeszcze męczą. I to męczą mnie solidnie. Bo mam takie wrażenie, jakbym miał głowę po prostu z ołowiu. Ale oprócz tego to jest naprawdę ok. Także tutaj absolutnie nie mogę narzekać. Wypijam swoją glutaminę poranną. O właśnie, a propos suplementacji prozdrowotnej, to z rana wpada. Nie jestem sponsorowany przez Treka, niestety. Z rana wpada 10 gramów, no 10-15 gramów glutaminy, ja bym bardziej powiedział, że 15, bo ja daję tą miarkę taką sowitą. 15 gramów glutaminy, 10 gramów kolagenu. Kolagen wrzuciłem ze względu na, nie wiem, jakieś tam być może potencjalne benefity odnośnie mojego barku. Wątpię, że to coś wpłynie jakoś pozytywnie, ale mam, bo Sylwia stosuje na włosy, na paznokcie, więc dlaczego miałbym nie dodać, nie? Więc tak to wygląda. 10 gramów kolagenu, 15 gramów glutaminy na czczo. Waga na rano pokazała 117,1, czyli mamy gdzieś tam cały czas tą stopę spadku, taką można powiedzieć wymierną, biorąc pod uwagę fakt, że ostatnie dni były głównie nietreningowe. Dzisiaj w zasadzie jest kolejny dzień nietreningowy, po dwóch dniach treningowych, także jutro
składam raport do Lukiego i będę wiedział, co robimy dalej, jeżeli chodzi o kwestię jakichś tam manipulacji w diecie. A dzisiaj postanowiłem sobie, że skoro mam trochę czasu, ponieważ dzisiaj nie robię treningu i mam też trochę takiego czasu dla Was też, żeby poświęcić go na rzeczy, o których na co dzień nie mówię, bo po prostu zawsze jest coś, żeby poruszyć, czy to jakiś temat związany z treningiem, czy to jakiś tam temat związany z tym, co się akurat dzieje, a takich rzeczy właśnie dość istotnych, jak na przykład suplementacja prozdrowotna, o której sobie dzisiaj porozmawiamy, na kanale nie było dawno, więc dzisiaj przedstawię Wam, jak wygląda moja suplementacja prozdrowotna. Na ten moment jestem teraz praktycznie, no można powiedzieć, 11 tygodni przed swoimi pierwszymi zawodami w tym roku. Oczywiście ta suplementacja, ona wygląda w takiej wersji, jak jest teraz, przez cały rok. Generalnie u mnie suplementacja się zmienia tylko i wyłącznie w razie potrzeb. Są to ewentualnie zmiany naprawdę jakieś bardzo niewielkie, tylko wynikające z jakichś tam konkretnych rozchwiań w wynikach badań krwi. Natomiast ja generalnie jestem propagatorem tego i taką osobą, która uważa, że o swoje zdrowie należy dbać przez cały rok i wszystkie parametry zdrowotne, wszystkie markery, które widzimy na wynikach laboratoryjnych, powinniśmy w miarę możliwości utrzymywać w granicach norm, które odpowiadają oczywiście osobom uprawiającym sport w wymiarze zawodowym. Mimo tego, że karty pro nie mam, to jednak trenując te 5-6 razy w tygodniu i jakby poświęcając całe swoje życie na jakąś dyscyplinę, śmiało można powiedzieć, że się robi to w wymiarze zawodowym, no bo wasze ciało o tym nie wie, że wy karty nie macie, a skutki negatywne są dokładnie takie same jak u zawodników, którzy karty mają. Więc myślę, że to jest dość istotna kwestia, żeby sobie o tym porozmawiać. No i dzisiaj Wam troszkę powiem właśnie, jak to wygląda u mnie. Tych suplementów nie ma zaskakująco dużo i jednocześnie jest ich bardzo dużo. To wszystko zależy od tego tak naprawdę, jak Wy postrzegacie temat ilości suplementów. Dla mnie można powiedzieć, że nie ma ich jakoś zaskakująco dużo, głównie ze względu na to, że w przeszłości było tego znacznie, znacznie więcej. Po latach gdzieś tam treningu dopiero doszedłem do wniosku, który wydaje się być oczywistym, to znaczy, że ładowanie wszystkiego tylko po to, że gdzieś tam na kartce wydaje się to być mądrym pomysłem, wcale takim mądrym pomysłem nie jest. Należy pamiętać, że część w ogóle suplementów, część związków, część też leków, które przyjmujemy oprócz suplementów, wyklucza się wzajemnie, zatem zanim w ogóle coś włączycie do suplementacji, warto jest sprawdzić, czy nie ma to jakichś interakcji z lekami, które bierzecie aktualnie, lub też po prostu, czy nie ma to jakichś interakcji z innym suplementem, który bierzecie w danym momencie. Czy to w momencie brania jedno jakby w tym samym czasie, czy też na przykład konieczności rozłożenia tego na różne pory dnia, na przykład jeden suplement z rana, drugi suplement wieczorem. Także warto jest to przemyśleć, jeżeli teraz siedzisz, słuchasz i zastanawiasz się w zasadzie, że nie wiesz, czy u Ciebie coś takiego może występować, to może warto jest zrobić sobie takiego małego Excela, rozpisać wszystkie suplementy, które aktualnie bierzesz i no jakoś to spróbować przestudiować, czy ewentualne jakieś interakcje nie zachodzą. Zaczniemy sobie od tego, co leży na samym szczycie piramidy. Ja tylko jeszcze przypomnę, że jeżeli ktoś chciałby mnie wesprzeć, mnie i mój kanał, to można zakupić wszelkiego rodzaju suplementy z kodem Olszewski na stronie gymshop.pl, za co serdecznie dziękuję, a teraz przechodzimy do tego, co jest istotne. Nie będę podawał tego w żadnej jakiejś tam znaczącej kolejności, więc nie sugerujcie się, że kolejność, którą będę jakby tutaj w dzisiejszym materiale powielał, jest kolejnością od najmniej do najbardziej istotnych lub od najbardziej istotnych do najmniej istotnych. Jest to po prostu kolejność absolutnie losowa. U mnie wchodzą fitosterole. To są związki, które bardzo fajnie wspomagają cholesterol, więc naprawdę ważne u osób, które stosują też suplementację zaawansowaną, żeby tego typu związki całorocznie suplementować. U mnie wchodzi tego 2 gramy dziennie, czyli 2 kapsułki z rana, 2 kapsułki wieczorem. Następnie jest
Kurkumina. Kurkuminy biorę 1,5 grama i bardzo ważne jest to, żeby to był ten wyciąg taki 95% z kurkuminy, czyli z taką z dużą zawartością tych kurkumanoidów, ponieważ są czasem sproszkowane korzenie, które nie robią dokładnie tego samego, co kurkumina sama w sobie. Więc musimy patrzeć na to, żeby właśnie wybierając suplement z kurkuminą, był to związek, który jest konkretnie obarczony jakąś standaryzacją. To jest bardzo ważne. Patrzcie na to, czy wasze suplementy są standaryzowane. Kolejną rzeczą jest NAC, czyli N-acetylocysteina. Jest to wsparcie dla naszej wątroby, dla naszego układu trawiennego, można powiedzieć, ponieważ no, niezależnie od tego, czy używamy środków dopingujących, czy ich nie używamy, to będąc zawodnikami sportów sylwetkowych, czy to kategorii żeńskich, czy męskich, te ilości jedzonego jedzenia są absurdalnie wysokie jak dla człowieka i prawdopodobnie przez swoją żywotność, kariery człowiek trenujący sporty sylwetkowe zjada więcej jedzenia niż przeciętny człowiek przez połowę swojego życia. Więc inaczej, my przez połowę tyle, co on przez całe swoje życie, albo nawet więcej, więc sam ten fakt już powoduje, że nasza wątroba jest nadmiernie obciążana, więc warto jest taki NAC właśnie suplementować. NAC jest prekursorem glutationu, czyli można powiedzieć takiego związku, który jest najsilniejszym antyoksydantem w naszym ciele, więc fajnie się to bardzo sprawdza. O kurkuminie nie powiedziałem. Kurkumina ma generalnie przede wszystkim przeciwzapalne właściwości. I tutaj mówiąc przeciwzapalne, mam na myśli absolutnie wszystko. Nie tylko kwestia na przykład profilaktyki stawów, ale też na przykład układu sercowo-naczyniowego, ponieważ no, ta akumulacja tych rodników wolnych jest znacząca przy treningu siłowym. Trzeba brać pod uwagę, że każde przemiany metaboliczne związane z rozpadem białek mięśniowych będą powodować nasilenie tych związków takich właśnie prozapalnych w naszym ciele i ogólnie obciążać całe układy naszego organizmu, więc warto jest coś takiego suplementować. Kolejna rzecz, mam tutaj takie pudełeczko. Chcę je pokazać specjalnie dlatego, że to jest po prostu najzwyklejszy taki, można powiedzieć, pillbox, ale to pillbox nie jest. To w zasadzie jest pudełko na śrubki. Kupiłem je kiedyś w Castoramie i mówię o tym dlatego, że za każdym razem, jak pokazywałem w filmie właśnie tego pillboxa, powiedzmy, to dostawałem pytanie, gdzie takiego dużego pillboxa kupiłem. No i nie jest to pillbox, jak mówię, tylko jest to po prostu pudełko na śrubki, ale robotę robi dokładnie taką samą jak każdy inny pillbox, więc myślę, że tutaj nie ma żadnego sensu przepłacać i kupować jakieś niewydedykowane pillboxy, jeżeli możemy kupić za 20-30 zł takie pudełko, które jest dowolnej wielkości, dowolnej szerokości i dowolnej objętości tych poszczególnych przegródek i wybrać taki, który nam pasuje jak najbardziej. Ja tutaj będę mówił po kolei, co jest u mnie, więc podstawową kwestią jest omega-3. Jeżeli chodzi o omega-3, to ja stosuję tutaj omega-3 w ilości 6-8, ale zazwyczaj całorocznie leci 8 gramów kwasu EPA DHA, więc generalnie tego jest naprawdę dość sporo. I chodzi generalnie o wsparcie oczywiście układu sercowo-naczyniowego. Bardzo istotna kwestia, oczywiście też dla naszych stawów i dla całych układów, nie tylko kostno-stawowych, ale ogólnie wszystkiego, co jest związane z utrzymaniem w prawidłowym stanie naszego ciała. Natomiast te omega-3 naprawdę to jest istotna kwestia, zwłaszcza dla osób, które stosują doping, zwłaszcza dla osób, które mają bardzo dużo właśnie takiego stresu metabolicznego wywołanego właśnie ciężkimi treningami, ponieważ no, jest to naprawdę istotna kwestia i tak jak dla gdzieś tam populacji przeciętnej, chyba taka dawka dzienna to jest tam wynosi około chyba 2000 mg kwasu EPA DHA, jeżeli się nie mylę, tak myślę, że te między 4 a 6 to jest taki dobry pułap dla większości osób. No ja stosuję tego troszkę więcej, ale teraz głównie ze względu właśnie też na ten bark, bo kwasy omega-3 mają również przeciwzapalne działanie, więc w wszelkiego rodzaju urazach również mogą wspomagać. Dalej jest witamina D3. Witaminę D3 oczywiście stosuję wraz z witaminą K2. Ja stosuję K2 z firmy, to jest chyba Life Extensions, nazywa się to Super K. Tam są jest kilka związków witaminy K, ta oczywiście MK7,
I to taka jeden i tak dalej, te wszystkie takie taki wartościowy miks. Oczywiście to jest w bardzo wysokiej dawce, więc to jest taka rzecz, która jest raczej dla osób, które są trochę większej postury i też przy dużym udziale witaminy D3. Należy pamiętać, że jeżeli stosuje się duże dawki witaminy D3, a nie stosuje się witaminy K, to może dochodzić do nasilenia, po prostu odkładania wapnia gdzieś tam w tkankach, więc warto jest na to zwrócić uwagę i suplementować. Witaminę D3 stosuje w ilości 12 tysięcy jednostek międzynarodowych dziennie i taki wynik daje mi około 50 do 60 na badaniach. Także to jest bardzo ważne, żebyście to testowali. Nie sugerowali się tym, co gdzieś tam się mówi w internecie, że powinno się brać tylko 2 tysiące, powinno się brać tylko 4 tysiące, tylko 6 tysięcy, czy ileś tam ktokolwiek powie, dlatego że też każdy z nas ma możliwości syntezowania witaminy D3 na innym poziomie, więc warto jest takie rzeczy dobierać po prostu pod swoje wyniki badań krwi. Można oczywiście sprawdzić sobie poziom witaminy D3, badając taki marker, który się nazywa 25-OHD3 i generalnie to nam pozwoli taką dawkę optymalną dobrać. Dalej, kolejna rzecz to jest LIF-52DS. Ja stosuję jeden tapsę rano, jeden tapsę wieczorem. Tutaj głównie ze względu na to, że też stosuję tutaj kurację izotekiem, więc dla wsparcia dodatkowego wątroby. Natomiast u osób, które nawet nie stosują izoteku, ja jestem fanem stosowania LIF-52 właśnie ze względu na to, że jest to forma ziołowa, która gdzieś tam wspomaga tą wątrobę, więc myślę, że warto. Następna rzecz to jest krill oil. Ja stosuję w dawce 2 gramów krill oilu dziennie. Krill oil to jest po prostu taki olej rybi, olej z krilla po prostu. Cynk, 30 mg cynku dziennie, na wieczór biorę. Następnie Ariuna. Ariuna to jest taki związek, który ma bardzo korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, bardzo korzystny wpływ na ciśnienie krwi, potrafi obniżać ciśnienie tętnicze krwi, więc dla osób, które gdzieś tam mają jakieś przesłanki do tego, że to ciśnienie troszkę wędruje wyżej, ale nie stosują żadnych leków i jeszcze nie powinny, to warto jest sobie to do suplementacji również włączyć. Cyston w kwestii profilaktyki układu tutaj moczowego, czyli generalnie nerek jako takich Q10, koenzym Q10, ja stosuję 200 mg z rana, 200 mg wieczorem, nadtokinaza w ilości 2000 fus, czyli jest to 100 mg z rana i 100 mg dziennie. I tutaj generalnie nadtokinaza to jest taki związek, który zapobiega krzepnięciu krwi, mianowicie zmniejsza tą agregację płytek krwi, zatem lepkość krwi jest mniejsza i pozwala to po prostu zapobiegać ewentualnym zakrzepom. Bardzo dobra rzecz dla osób, które właśnie mają gdzieś tam zaawansowaną suplementację wprowadzoną i jakiś tam potencjał do tego, żeby właśnie tego typu rzeczy, jak jakieś tam problemy właśnie zakrzepowe, czy wapnienie tętnic i tak dalej występowały, to jest to fajna opcja. Należy jednak pamiętać, że nadtokinaza działa dokładnie tak samo jak kwas salicylowy, czyli jak wszystkie koagulanty, więc generalnie przy niektórych lekach nie można tego stosować, przy niektórych schorzeniach nie można tego stosować i zanim się zabierzemy za suplementację nadtokinazą, to warto jest sprawdzić, czy taka opcja jest dla nas w ogóle dobrym pomysłem. Kolejna kwestia to jest oczywiście magnez. Ja stosuję 200 mg magnezu, czystego magnezu oczywiście tutaj mówię. Ja stosuję w formę cytrynianomagnezu, natomiast pamiętajcie, że jeżeli macie na przykład, nie wiem, napisane 1000 mg, nie wiem, bisk cytrynianu magnezu, w tym 400 mg magnezu, to jest 400 mg magnezu, a nie 1000 mg magnezu. Także to warto, na to warto zwracać uwagę. No i magnez stosuję właśnie 200 mg z rana, 400 mg na wieczór. I tak jeszcze patrzę po tych suplementach, ale wychodzi na to, że to jest z kapsułek chyba wszystko. Tak, na ten moment chyba wszystko. Z dodatkowych rzeczy stosuję jeszcze rano naczczo glutaminę. Glutaminę sobie stosuję w ilości 15 gramów właśnie naczczo rano. Łączę to w tym momencie z kolagenem, zwykłym hydrolizatem kolagenu, ze względu właśnie na mój bark. Na ile to wpływa tak naprawdę korzystnie na ten bark, to jest mi bardzo ciężko powiedzieć, także
Nie chcę się w tej materii wypowiadać, natomiast mogę powiedzieć, że Damian Parol na swoim kanale na YouTubie ma świetny materiał dotyczący właśnie kolagenu i jego pozytywnego wpływu na stawy i na nasze tkanki. Więc jeżeli ktoś chciałby sobie oglądnąć, to zachęcam. Tam dowiecie się naprawdę bardzo szczegółowo, co, jak i kiedy. Ja stosuję głównie dlatego, że Sylwia ma, stosuje te, bo na paznokcie włosy, więc postanowiłem, że czemu nie, jeżeli to cokolwiek pomoże, to super, jak nie, no to też nic nie tracę, nie? Więc ja stosuję te 10 gramów po prostu z rana. Do tego 10 mg oczywiście, znaczy miligramów, 10 gramów oczywiście glutaminy w trakcie treningu, razem z 20 gramami dekstrozy, czyli węglowodanów prostych i 30 gramami EAA, a w zasadzie to daje 20 gramów EAA i 10 gramów BCAA, tak żeby podbić wartość leucyny. Do tego stosuję jeszcze, co ja to mam w trakcie treningu, taurynę, o właśnie, taurynę nie powiedziałem, taurynę stosuję całorocznie w ilości 9 gramów dziennie, 3 gramy z rana, 3 gramy w ciągu dnia i 3 gramy wieczorem. Tauryna ma bardzo korzystny wpływ na nasze serce, więc warto jest również stosować. Co jeszcze idzie Intrashake? Chyba nie, chyba w Intrashake'u jest tyle. Tak, no i to w zasadzie by było chyba tyle, jeżeli chodzi o kwestię mojej suplementacji. Tak naprawdę z takich suplementów podstawowych, to jak widzicie, nie ma tego jakoś super dużo, choć dla niektórych, jakby pewnie zobaczyli tą garść suplementów, które łykam, to i tak jest przerażające. Natomiast ja myślę, że to są takie absolutne podstawy i myślę, że też nie powinno to nikogo zdziwić, że ktoś, kto się para rzeczami, którymi ja się param, no, taką garść suplementów dziennie łykać musi, a przynajmniej powinien. Zatem tak to wygląda. Mam nadzieję, że to jakoś Wam obraz jakiś taki tego, jak to wygląda, dało. Ja tylko zachęcam do tego, żeby się absolutnie nie sugerować tym, co robię ja, czy też nie sugerować tym, co robi ktoś inny w internecie. Zawsze jest warto sobie przeanalizować wszystko wobec własnych potrzeb, przeanalizować swoje wyniki badań krwi i faktycznie zastanowić się, czy jakikolwiek z tych suplementów lub też czy wszystkie suplementy są oczywiście dla Was potrzebne. Jeżeli miałbym komuś coś polecić, jeżeli miałbym podać komuś suplementy, które według mnie są bezapelacyjnie warte do używania całorocznie dla każdego, to na pewno byłaby to omega-3 w dawce minimum tych 2000 mg EPA-DHA dziennie. Witamina D3 plus K2, tutaj dawka już zależna oczywiście od Waszych wyników badań, i magnez, ze względu na to, że magnez ma bardzo pozytywny wpływ na funkcje kognitywne mózgu, generalnie na nasze samopoczucie, też w wynikach stresu, nawet takiego przewlekłego, jakich my żyjemy w dzisiejszych warunkach, ten magnez też bardzo szybko jest z organizmu wypłukiwany, mówiąc kolokwialnie, więc najczęściej dużo osób deficyt tego magnezu posiada, więc to są takie rzeczy, które na pewno bym polecił absolutnie każdemu, żeby używać. Resztę myślę, że jest zdecydowanie już zależne od tego, co każda osoba personalnie potrzebuje. I tutaj, tak jak mówię, naprawdę warto jest sobie to przeanalizować na spokojnie, bo nie sztuką jest wydać, nie wiem, 5, 6 stówek, 1000 na suplementy, które będą leżeć w szafce i będziemy je codziennie łykać na ślepo. Sztuką jest dobrać maksymalnie minimalną dawkę suplementów, która robi po prostu nam wszystko to, co potrzebujemy, żeby robiła w danym momencie. Od razu mówię, że nie sądzę, żeby łykanie jakiejś takiej dużej ilości tabletek niekorzystnie wpływało, biorąc pod uwagę ilość korzyści, które niosą te suplementy ze sobą na jakąkolwiek, nie wiem, żołądek czy na cokolwiek innego. Więc jeżeli ktoś się o to martwi, to tutaj od razu uprzedzam. Tak to wygląda. Dajcie znać, czy tego typu odcinki też są spoko, bo myślę, że czasem warto jest pogadać o czymś innym niż o tym, jakie ćwiczenie będę robił zaraz, albo co właśnie zrobiłem, albo co jem. Chociaż myślę, że jak mi Luki wprowadzi zmiany, to nagramy sobie też dzień jedzenia, żebyście mieli też obraz tego, jak to wygląda w tym momencie, bo teraz już rotacji takiej trzydniowej nie mam. Mam rotację tylko na dni treningowe i nietreningowe, więc myślę, że to też będzie ciekawa opcja, żeby sobie to przedstawić właśnie w takiej formie aktualnej, czyli bardziej zaktualizowanej. No i generalnie fajnie by było pewnie co jakieś 2-3 tygodnie taką aktualizację dorzucać, żebyście też byli na bieżąco
z tym, jak to wygląda. Jest godzina 7:46, więc muszę się powoli zbierać, a my się słyszymy pewnie jakoś później. Podejrzewam, że w ostatnim posiłku, bo wszystkie posiłki w dzisiejszym dniu będą strasznie nieciekawe, ale ostatni posiłek będzie strasznie ciekawy. Także do usłyszenia. Dobra, dzień dobry. W zasadzie to już prawie dobranoc, bo jest to ostatni posiłek. Są to moje klasyczne burgery. Dla tych, którzy są tutaj nowi, to mamy z Sylwią taką tradycję, że zawsze w dzień nietreningowy robimy sobie burgery. Są to burgery w pełni policzalne, że tak powiem. Znaczy na tyle policzalne, że nie mam pojęcia, ile ma ta bułka, ale jem je już tak dawno, że po prostu jest to moja stała. I cały czas to przez końcówkę całej, nie wiem, ostatnie 6 tygodni masy i cały czas przez tą redukcję teraz jemy codziennie te burgery. Znaczy codziennie, 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i w piątki. Jest to po prostu bułka mleczna z Lidla. Jedna zwykła bułka mleczna, do tego jest tutaj 200 gramów piersi z indyka chudej, 2% mielonej, po jednym plastrze sera proteinowego, do tego są zasmażone pieczarki, ketchup, musztarda i do tego są, jest po plastrze, po plastrzach, to właśnie mówi po liściu sałaty lodowej i do tego jest po 3 chipsy, dokładnie tutaj są to są chipsy, chowasz kotek? Podasz mi? Pokażę wam. Są to dokładnie Pringele, po trzy takie Pringelsy na każdym takim tym, czyli łącznie jest to niecałe tam, muszę to obliczyć, ile jest połowa z 9? 3,3 gramy tłuszczu, coś takiego. Nie, to jakieś 4,5, ja pierdolę, 3,3, czy jakieś niecałe 5 gramów tłuszczu, do tego 2,5 grama tłuszczu z tych, Jezus, ale mam dzisiaj odmóżdżenie, tragedia. Z tego oczywiście sera, no i oczywiście tam bułka pewnie coś ma, więc tak zostawiam taki margines błędu. Włącznie 100 gramów węglowodanów, 10 gramów tłuszczu i 50 gramów białka. I tak to wygląda na dzisiaj. Uciekam jeść, spać. Jutro raport do Lukiego i widzimy się jutro o godzinie 18:12.